czym zapoznam ciebie z tematem. Staram się czasem być graczem, kładę te słowa na papier. Tę górę łapę lub obie, nie jadę schematem. Człowiek rapuszczam, tęci się w obieg, nawijam o swej korobie. To zajebisty jest, wiesz, że mogę mówić co chcę, co gryzie mnie, a co nie. Siema, jestem Cezar, Cezary Lutecki. Rapuję sobie parę lat, studiuję na UWM-ie. Planuję koncertować, dalej nagrywać, wszystko robić zgodnie z rapem. Z rapem zbratałem się parę ładnych lat temu. Dokładnie to był w szpitalu, pierwszy raz usłyszałem paktofoniki, kawałki, peje, głucha noc. No i postanowiłem coś pisać samemu. Później jak wróciłem do domu, przez MTV był taki program, który chłopaki freestylowali sobie, no i postanowiłem coś tam pisać. Napisałem parę wersów śmiesznych na początku, jak na początek zawsze. No i później napisałem coś takiego wartego nagrania i dalej to się jakoś ciągnęło. Moje nagrania można znaleźć generalnie głównie na YouTubie. Niektóre są na wrzucie, z czego chyba parę sam wrzuciłem dawnych. Wszystko jest na YouTubie, na kanale Cezar Elk. Jak na razie wydanych około publicznie 30 kawałków, płyta Geneza 2013 rok. Myślę, że postanowię, znaczy myślę, że uda mi się zrobić fizyczną wersję tych płyt w jak najszybszym czasie. No i kiedy to będzie, to nie mam pojęcia. Większość swojego dzieciństwa ten chłopak spędził sam w szpitalu. Przeżył ból, cierpienie, strach, do celu dążył tu pomału. Chociaż sam nie wiedział, jak poradził sobie z tym wszystkim. Koniec nieraz był bliski, nie mógł pozbierać swych myśli. W sumie to go nauczyło, jakie życie jest kruche. Docenił, wiesz, dzięki temu własne życie przez smutek. Docenił rodziców wkład i otaczającą miłość, później bywało. Dalej projekt z Sybuchem i z Sensim, hashtag S, pod szyldem hashtag S. Myślę, że wszystkie prace zaczną się, chociaż już się zaczęły, ale zrealizowane będą po wakacjach, tak w 100% wyjdzie wszystko. Na razie jest między innymi inny projekt z pewnym DJ-em, ale o tym nie będę mówił, jest na razie to w planach. Aktualnie studiuję w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dlaczego akurat to? Myślę, że dlatego, że chciałbym powiązać ten kierunek z hip-hopem, iść w kierunku dziennikarstwa muzycznego, promować trochę hip-hop i lokalny, i podziemny, i generalnie promować po prostu hip-hop, tym czym się ja. Nigdy o tym nie myślałem tak dosadnie, ale myślę, że dobrymi wytwórniami w Polsce są Prosto, Alko Poligamia, Wielkie Jo, chociaż ma różne opinie. No i chyba to wszystko z takich większych wytwórni. Za rok. zobaczymy szczerze. Jak na razie nie planuję legalnie. Plany na przyszłość właśnie powiązane z kierunkiem studiów dziennikarstwem. Aczkolwiek no, trochę też myślałem o zmianie kierunku studiów na inny. Ale plany na przyszłość to wydawanie płyt, nagrywanie, kolaboracje, różnego rodzaju fity, bify i tak dalej. Także zobaczymy, jak to będzie. Co czas pokaże, to będzie git. Zełku, z kim chciałbym nagrać? Przede wszystkim chciałbym nagrać Zełku ze wszystkimi chłopakami, z raperami. Z każdym spróbować po prostu jakiś fit. Znaczy, wiecie, chciałbym dowinąć. Kiedyś myślałem o White House Records. Goście mają dobre bity. Szczerze, Donatan może jeszcze... Kurwa, jak ja się teraz. O, Sodramatic, właśnie, Sodramatic robicie. Sodramatic ma dobre bity właśnie. Najlepiej wspominany koncert, 10 marzec 2012, Mazurskie Półce Rapu, prosto na ECK. Bardzo ciekawy klimat, no i chłopaki bardzo dobrze rozkminili, żebym był na scenie. Także miałem okazję cały koncert obcować z raperami i być na scenie razem z Sokołem, Marysią Hadesem i DJ-ami.
chcesz miłości, posłuchaj, szczerość to podstawa. Rób co chcesz, dzisiaj liczy się tylko zabawa. Znowu się napierdolę i będę pierdolił głupoty, krzycząc przy tym weź pole, weź nie rozlewaj, no co ty. Spalę wszystkie dowody i wydam wszystkie dochody. Jakby miało nie być jutra, wiecznie nie będę młody. Znowu się napierdolę i będę pierdolił głupoty, krzycząc przy tym weź pole, weź nie rozlewaj, no co ty. Spalę wszystkie dowody i wydam wszystkie dochody. W Ełku jest sporo raperów, którzy są naprawdę dobrzy. Tu myślę, że dużo szczęścia mógłby mieć Wepar, bo jest naprawdę kozacki, ale no nie mówię to dlatego, że z nim współpracowałem czy coś takiego, ale gościu jest naprawdę spoko. Kto jeszcze? No czas okaże, czas pokaże, ale myślę, że jeszcze Kuba, Witlip, coś takiego. No to pozdro dla Rap Prosto z Ełku, pozdro dla wszystkich raperów z Ełku. Sprawdzajcie kanał Cesar Ełk, sprawdzajcie kanał na Facebooku, fanpage Cesar The Official. No i oczywiście Rap Prosto z Ełku. Rap Prosto z Ełku. Nie było łatwo, wiem, myślałem, że to sen. Jestem dziś pewien, ej, ten typ tak jeden, ej. Zdarza się bardzo rzadko, poznałem taką ostatnią. Dba o swoje ciało i duszę, to chyba hardcore. Ruszyłem w miasto, bo w końcu jestem znawcą. Podążałem za niewiastą, jakbym widział światło. De facto, okrywał ją blask, co znikano. Jak się obudziłem, widziałem ją najebaną. Już wtedy wiedziałem, że tylko trochę procentów, że będzie każdego i również moja bez przeszkód. To tylko kilka słów, nogi się...